schwimmen dahin. Unter den Menschen gibt es keine Treue mehr. Die Wahrheit stirbt, das Leben wird zur Hölle. Hilf doch, die Formen schwimmen dahin. Unter den Menschen gibt es keine Treue mehr. Die Wahrheit stirbt, das Leben wird zur Hölle. Błogosławiony Ryszard Henkes. Śląskie ślady, świadka prawdy. Ryszard Henkes urodził się 26 maja 1900 roku w Ruppach w Dolnej Nadrenii jako dziewiąty z 13 dzieci Piotra i Anny Katarzyny Henkesów. Od dzieciństwa pragnął służyć kościołowi jako kapłan. W Ruppach poznał pierwszych palotynów, którzy przybywali tu regularnie sprawować niedzielną Eucharystię. Po studiach seminaryjnych i przyjęciu święceń kapłańskich w roku 1925 rozpoczął pracę duszpasterską głównie jako wychowawca młodzieży, nauczyciel historii oraz języków łacińskiego i niemieckiego. W roku 1931 przybywa na Śląsk. Naszą podróż po śladach błogosławionego Ryszarda Henkesa rozpoczynamy od Branic, gdzie na początku XX wieku ksiądz biskup Józef Marcin Nathan założył szpital i prężnie działający ośrodek duszpasterski. Jesteśmy w kościele świętej rodziny, które jest sercem miasteczka Miłosierdzia. Miasteczka, które zostało zaprojektowane, utworzone i przemodlone przez biskupa Józefa Marcina Nathana. Biskup Nathan wybudował ten piękny kościół, który służył chorym, też i pracownikom tego szpitala i tym, którzy tutaj po prostu chcieli być. Kościół ogromny, ponieważ właśnie przed wojną tutaj prawie 2000 chorych przebywało. On to poświęcił całe swoje życie dla ratowania godności osób chorych psychicznie. Dla nich stworzył miasteczko liczące prawie 2000 ludzi chorych, którym posługiwało 150 sióstr mojego zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, 10 lekarzy, 250 osób świeckich różnych specjalności. I miasteczko to stanowiło samodzielną gospodarczą jednostkę, która dawała przede wszystkim wielką miłość i miłosierdzie ludziom ciężko chorym i stawała się dla nich domem. Nathan zapraszał tutaj wszystkich, zapraszał również kapłanów. Między innymi jednym z kapłanów, z którym współpracował, był palotyn, ojciec Richard Henkes. Sprowadził tutaj palotynów do Kietrza. Potem w Kietrzu szkoła palotyńska została zamknięta. Ojciec Henkes z powrotem powędrował do Ząbkowic, ale stara przyjaźń nie zardzewiała. Dzisiaj w Kietrzu po błogosławionym Ryszardzie Henkesie pozostała jedynie wybudowana przez niego kapliczka szęsztacka oraz ruiny domu, w którym niegdyś mieściła się palotyńska szkoła. Kietrz to pierwsza placówka na Śląsku, w której błogosławiony Ryszard posługiwał jako wychowawca i nauczyciel młodzieży w latach 1931 do 1935. Właśnie w tym roku ksiądz Ryszard Henkes przybywa do Branic, aby tutaj objąć funkcję dyrektora domu rekolekcyjnego, rekolekcjonisty i kierownika duchowego. Jesteśmy w Branicach, w domu rekolekcyjnym pod wezwaniem świętego Józefa. Dom ten powstał z inicjatywy biskupa Józefa Marcina Nathana i zaczął swoją posługiwanie od 1926 roku. Od tego czasu aż do rozpoczęcia II wojny światowej przez ten dom rekolekcyjny przeszło ponad 12 tysięcy rekolektantów. W większości byli to ludzie świeccy różnych stanów i różnych zawodów. Biskup zapraszał do głoszenia rekolekcji najlepszych rekolekcjonistów, najlepszych kaznodziejów języka niemieckiego. Wśród nich był tutaj i głosił rekolekcję palotyn ksiądz Ryszard Henkes. Od roku 1937 błogosławiony Ryszard Henkes posługuje w Ząbkowicach Śląskich, gdzie księża palotyni prowadzą niższe seminarium duchowne. Tutaj cieszy się wielkim uznaniem i szacunkiem zarówno uczniów, jak i współbraci. Niestety jego posługa tutaj trwała zaledwie 2 lata.
Gdy we wrześniu 1939 roku wybucha wojna, losy kościoła i duchowieństwa stają się niepewne. Ksiądz biskup Józef Marcin Natan, aby uchronić swojego przyjaciela przed wcieleniem do armii Hitlera, mianuje księdza Ryszarda proboszczem w parafii Starachowice. Błogosławiony Ryszard Henkes wypełniał swoją posługę wzorcowo. Chociaż był tutaj proboszczem zaledwie 2 lata, na trwałe wpisał się w pamięci tutejszych mieszkańców. Swojej posługi duszpasterskiej nie ograniczał jednak do jednej parafii, ale kontynuował prowadzenie rekolekcji i chętnie odpowiadał na zaproszenia innych kapłanów do wygłaszania kazań. Głosił kazania w wielu kościołach na całym Śląsku, w Raciborzu, Gliwicach, Zabrzu, Opawie i wielu innych. Wygłosił kazanie także podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn na Górę Świętej Anny. Często także powracał do Branic. Henkes wiele razy był tutaj zaproszony z rekolekcjami, z kazaniami i między innymi właśnie w tym kościele w 1943 roku wygłaszał kazanie. Był młodym kapłanem, sprzeciwiał się nazistom, sprzeciwiał się całemu złu, które właśnie związało się z nazizmem. I po jednym z takich kazań, kiedy powiedział rekrutom, którzy odprawiali rekolekcje przed powołaniem do wojska w czasie II wojny, powiedział im: idziecie na niesprawiedliwą wojnę, będziecie strzelać do niewinnych ludzi. Za takie słowa musiał ponieść konsekwencje. Bardzo szybko został, prawdopodobnie na drugi dzień, przez gestapo został ze Strachowic zawieziony do Raciborza. Błogosławiony Ryszard Henkes zostaje aresztowany przez gestapo 8 kwietnia 1943 roku i osadzony w raciborskim więzieniu. Tutaj przebywa do lipca 1943 roku. I stamtąd napisał piękny list do swojej mamy, który się zachował. W liście tym pisał tak: do tej pory przeżywałem radosne tajemnice różańca świętego. Teraz, kiedy ty odmawiasz bolesne tajemnice, ja na własnej skórze to czuję. Módl się, kochana mamo, abym wytrwał. I nie wiem, na pewno przyjdą tajemnice chwalebne, ale czy będę przeżywał je tu na ziemi, czy już tam w niebie, jeden Pan Bóg o tym wie. Ale będę zawsze z tobą połączony przez modlitwę. Tam przez 6 tygodni był przesłuchiwany, a po 6 tygodniach został wywieziony do obozu w Dachau. Tam w Dachau chyba był uważany za wyjątkowego człowieka. Więźniowie byli poruszeni jego osobą, jego świadectwem życia, jego świętością, bo tak by to trzeba powiedzieć. I w tym obozie doświadczył jeszcze jednej rzeczy, mianowicie takiego głębokiego przynaglenia, żeby zaczął nauczyć się języka czeskiego. Nie miał absolutnie żadnych zdolności językowych, a jednak podjął się tego zadania z myślą, że wojna na pewno się skończy. I on poprosi swoich przełożonych, aby posłali go do Czech, bo to jest naród, który potrzebuje naprawdę gorliwych kapłanów. Ale stało się inaczej. Pod koniec 1944 roku zapanowała epidemia tyfusu w obozie. On sam zgłosił się na ochotnika, żeby opiekować się częścią obozu, takim barakiem, który był wydzielony dla chorych na tyfus. Sam to zrobił na ochotnika, wiedząc, że skutki mogą być tragiczne. I rzeczywiście tak się stało. Opiekując się chorymi na tyfus, sam się zaraził i bodajże, o ile pamiętam, 22 lutego 1945 roku zmarł. Więźniowie, współwięźniowie byli poruszeni jego postawą. To się też wiązało z tym, że przekupili strażników, tych, którzy palili ciała w krematorium, i jego ciało zostało osobno spalone, a prochy zebrano do puszki, a puszkę przemycono poza obóz i w takiej kapliczce poza obozem doczekała ta puszka z jego prochami końca wojny. W czerwcu, kiedy przypadała rocznica jego święceń kapłańskich, ta puszka z prochami została uroczyście przeniesiona do Limburga i tam złożona w grobie.
I dlatego też właśnie w tym roku, 15 września, będziemy cieszyli się jego wyniesieniem na ołtarze. Główna uroczystość, ta beatyfikacyjna, odbędzie się właśnie w Limburgu. Człowiek niesamowity, człowiek, który związany właśnie z Branicami, który życie swoje poświęcił, tak jak biskup Natan, drugiemu człowiekowi choremu, cierpiącemu, potrzebującemu. My naprawdę mamy tą wielką łaskę, że przebywamy w tym miejscu, które dotykały nogi, ręce osoby błogosławionej. I niech ta kaplica dalej służy. Nie jest to już dom rekolekcyjny, ponieważ komuniści w 1961 roku usunęli siłą siostry Maryi Niepokalanej z ich klasztoru, który znajdował się w miasteczku Miłosierdzia, właśnie do domu rekolekcyjnego. I dzisiaj siostry tutaj sprawują kult Boży i cieszą się szczególną opieką Bożą i mamy nadzieję, że również nasz nowy, niedługo błogosławiony będzie nam już z domu Ojca błogosławił całym sercem. Niech pamięć o heroicznej miłości kapłańskiego serca błogosławionego Ryszarda Henkesa zapala i nasze serca do coraz większej i ofiarnej miłości. Błogosławiony Ryszardzie, módl się za nami.